Biały samochód wyposażony w pomarańczowy dźwig HDS. Co do tego, że było to przemyślane i przygotowane, nie ma żadnych wątpliwości. Ktoś zniszczył schrony bojowe w piekarach śląskich. Do pierwszej próby kradzieży elementów metalowych doszło pod koniec sierpnia, do drugiej, kilka dni temu. Sprawców szuka policja. Pod koniec sierpnia do piekarskiej komendy wpłynęło zgłoszenie dotyczące uszkodzenia dwóch zabytkowych schronów. Sprawcy, chcąc ukraść metalowe elementy, próbowali odciąć je palnikiem. Nie odcięli, bo konstrukcja im to uniemożliwiła, ale zniszczyli schron. 24 września złodzieje przygotowali się bardziej. Prawdopodobnie przyjechali wyposażonym w dźwig HDS autem. Policja apeluje do osób, które były świadkami albo przyjeżdżały około godziny 15:00 drogą krajową 94 w piekarach śląskich albo w śląskich, samochodami wyposażonymi w kamery, by zgłosiły się lub zadzwoniły do piekarskiej komendy. Śledczy liczą na to, że ktoś zarejestrował obraz, który mógłby pomóc w ustaleniu sprawców i gwarantują anonimowość.